Siemaneczko, z tej strony RT Gamer, a przed wami kolejny quest u Petera, czyli Lord of the Blood Part 2. Jest to quest, który powiem wam szczerze, zajął mi naprawdę dużo czasu, ponieważ ciężko było na to znaleźć party, które jest ogarnięte. Zaczynamy na cmentarzu, schodzimy ukrytym przejściem, spotykamy Cerusa po środku mniej więcej, rozmawiamy, no i Cerus nam otwiera skrót na zamek Blake'a po lewej stronie. Wchodzimy schodami, otwierają się te drzwi, i mamy tutaj zamek. Na zamku czeka nas 10 wampirów, więc je po prostu wybijamy. To jest taki szybciutki skrót. Wracamy do Cerusa i rozmawiamy. Cerus teraz nas poprosi, żebyśmy zniszczyli cały uzbierany ich dobytek, czyli 15 Weapon Raków oraz 8 Armor Raków. Jest to proste. Jest tego dużo po całym zamku, na każdym piętrze, na parterze, na pierwszym, na drugim, więc pochodźcie dookoła zamku, pozbijajcie. No i następnie musimy spotkać się z samym Blake'em. Blake'a spotykamy na samej górze, jest taka statua, która odpala nam event The Bloody Reception. Jak widzicie moje pierwsze podejście 20 kwietnia, level 54. No i co? Blake jest tak specyficznym bossem, że Naprawdę potrafi naprzeć Wam krwi, ponieważ musicie mieć bardzo ogarnięte party, które myśli i które wie, co należy zrobić w którym momencie. Przede wszystkim są trzy mechaniki. Na początku przywołam falę wampirów, którą należy wybić, a następnie skupić się na trzech rzeczach. Pierwsza przywołuje nietoperze z tych środkowych kolumn albo z tych dolnych, mniej więcej. Nietoperze idą w kierunku statuetki, po czym ją leczą? Jeżeli wejdą dwa naraz, istnieje szansa, że się odpali mechanika która wejpuje całe party. Blake rzuca takie plamy krwi na podłogę i te plamy krwi wystają z nas życie i regenerują tą statuę na środku. Także lepiej nie stać tam całym party w tej plamie krwi, ponieważ bardzo szybko się statua napełni i po raz kolejny wybuchnie albo uleczy bardzo mocno Blake'a. Także tak, kolejna mechanika, widzicie ją na ekranie teraz. Yy, healer dostał taką strzałkę na głowę, czyli Blake go wybrał, po czym odpala w niego mechanikę one-shotującą. Jeżeli on ma spele, które go yy, utrzymają od obrażeń, no to przeżyje. Jeżeli nie, istnieje szansa, że ktoś w party musi mieć protektora i musi mieć safeguarda. Tylko wtedy możecie przeżyć, ponieważ damage się rozkłada na pół. Jak widzicie, ja teraz zostałem tą strzałkę, więc po pierwsze, stojcie jak najdalej od całego party, żeby reszta nie oberwała, po drugie, albo się self albo po prostu ktoś was musi sprotektorować. Tutaj widzicie akurat ja dostępną znowu strzałkę stanąłem w złym miejscu, ludzie podeszli do mnie, ja przeżyłem, ludzie niestety zginęli, ponieważ nie zatrzymali bezpiecznej odległości. Kiedy już się pojawi taka sytuacja, macie kolejną mechanikę na ekranie, Blake staje na środku i odpala się statua. Statua wysysa z nas życie wszystkich z całego party i siebie leczy. Im szybciej ją zbijecie, tym uleczy mniej Blake'a. My tutaj widzicie, nie mamy za dobrego damage'a. także bardzo nam samo poszło. Mechanika się skończyła. Blake został uleczony za 53 tysiące życia. No i bijemy się po raz kolejny, a statua znowu wpiera tę krew. Tutaj widzicie na ekranie teraz mechanikę, która nas. One-shotowała. Podobno było to spowodowane tym, że za długo tego breaka biliśmy. Ta mechanika jeszcze nie jest mi do końca dobrze znana, ponieważ ona się odpalała wielokrotnie. Raz się odpaliła, jak dwa nietoperze naraz weszły do tej statuły. Raz, jak łącznie weszło około 6-7 nietoperzy, to nam się to odpaliło. A raz tak po prostu dziwnie się odpaliło. Jak już chcecie grać protektorem i chcecie wspierać swoje party, to pamiętajcie o tym, że. Robienie self na kogoś dzieli damage na ciebie i na niego, więc musicie mieć też wystarczającą liczbę życia, żeby przeżyć to. Teraz widzicie tą mechanikę po raz kolejny poszła na Norgę, ja kliknąłem tutaj self i dostałem niestety o 200 HP więcej niż posiadałem. Dlatego Norgę przeżył, event się zakończył, bo go zabiliśmy, a ja niestety no przegrałem w tej walce i się to nie zaliczyło tutaj. Także ta mechanika pamiętajcie jak się na was włączy to... Nie stójcie koło tej strzałki. Jak wy strzałkę, to liczcie na to, że was ktoś sprotektoruje, albo sami się sprotektorujecie. Tu macie tą sytuację, gdzie znowu się pojawił Blake na środku. Nas zostały niestety dwóch, i widzicie, jak ta statuba potrafi szybko wydrenować życie z graczy. Niestety, mimo tego, że healer tutaj bardzo dobrze leczył, no to nie, nie daliśmy rady. Tu macie po raz kolejny sytuację z tą strzałką. Pamiętajcie, że, ten, że żeby stać jak najdalej od innych graczy, no bo niestety, jak odpalicie tą mechanikę koło graczy. No to wszyscy po kolei poginą. Tutaj jest kolejna mechanika. Jak widzicie ja dostałem strzałkę. Tutaj mam safeguarda, ale nie kliknąłem na innego gracza w party. Przez co nie mogłem tej mechaniki użyć i rozdzielić damage'a na dwoje. Przez co niestety otrzymałem full damage. No i zginąłem. Także tak to wygląda. Tu macie kolejny atak, gdzie koleś odpalił safeguarda i zginęły cztery osoby. No i mamy mechanikę kończącą na koniec walki. Pamiętajcie, jak będzie na ten Blake, tak około 5% życia odpala tą mechanikę kończącą. Czyli trzeba tą statuę zbić. Inaczej niestety no, nie poradzimy sobie i nas wydrenuje ta statua do końca. Tu macie sytuację, gdzie dwa baty nam weszły do środka do statuły. No i co się stanie? No oczywiście stanie się to, że statua się odpali i nas złejpuje, Także dostaliśmy wszyscy trzej one shota. A tutaj mamy kolejne podejście, gdzie na przykład Norge po raz kolejny dostaje yy, na głowę strzałkę. I dostał teraz self jak widzicie. Dzięki czemu Demerz został rozdzielony. Za chwilę będzie przypadek, jak znowu nie przypilnowaliśmy nietoperzy i obydwa weszły do wieży. Zobaczcie, pierwszy wszedł, drugi wszedł i nas złajpowało niestety, no bo statua się napełniła, a tu już macie podejście finałowe po miesiącu prób, gdzie zebraliśmy wystarczające party. Jak zobaczycie, baty są dobrze pilnowane, nie wchodzą do statuły, omijamy wszystkie plamy, demecz ładny wchodzi, wszyscy dobrze fokusują Blake'a. Kiedy jest możliwość, bijemy statuę. Wszyscy, którzy mogą, to safeguardują, akurat będę tutaj drugi w kolejności do safeguardowania, dlatego teraz pierwszy poszedł od naszego innego gracza. Blake dochodzi praktycznie do zera, odpala mechanikę końcową po raz kolejny, no i w mechanice końcowej wysysa z nas życie, ale jak widzicie, tej party jest na tyle silne, że bijemy tą statuę bardzo, bardzo mocno, praktycznie już ją połowę życia zbiliśmy. I jeżeli zbijecie całą tą statuę, to Blake dostaje stuna i się nie leczy. To jest bardzo ważne, wtedy można go szybko wykończyć, i to powoduje, że tym razem nam się to udało, także widzicie, że trzeba mieć dobre party ludzi, którzy ogarniają i jest to na tyle skomplikowane. Kończymy, idziemy do Cerrusa, oddajemy, oddajemy do Petera i wybieramy sobie nagrodę. Nagrodą są trzy rzeczy do wyboru, którą chcecie, także zobaczcie co Wam najbardziej pasuje i tą opcję dialogową wybierzcie. Macie Vanguard Medalion, który daje Weapon Defense, macie Agent Medalion, który daje transformację z takiego Nietoperza na kilka sekund i macie Butcher Medalion, który daje nam Weapon Power 30. Dodatkowo otrzymujecie 2100 Silvera, 43k expo, 120 Reputacji i 215 Carpet Infusion. Znacie już wszystkie mechaniki na tego Blake'a, także spróbujcie znaleźć party, które ogarnia, no i spróbujcie tego Blake'a pokonać. Powiem Wam szczerze, jeden z najtrudniejszych, naj, najbardziej męczących questów, naprawdę ponad miesiąc. Możecie zresztą zobaczyć na nagraniu, że zaczynałem tak naprawdę tego quest'a. Mając poziom 54 efektywny, a z kończącego quest'a mając 65, także no naprawdę ponad miesiąc grania, żeby zebrać partię, która jest w stanie to zrobić. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, no i powodzenia.